Sytuacja kozaków Rzeczypospolitej była momentami bardzo trudna. Już wiesz, że wybuchały powstania kozackie przeciwko polskim władcom, przeciwko naszym rządom nad nimi. Ale największe powstanie kozackie w XVII wieku nosi nazwę Powstania Chmielnickiego. Dlaczego do niego doszło? Konkretnie właśnie wtedy, czyli w połowie XVII wieku. Po pierwsze, postawa magnatów Polski wobec kozaków. Magnatów, którzy upatrywali w kozakach po prostu ludności niewolniczej, taniej siły roboczej, chłopów feudalnych, którymi mogliby dysponować magnaci dowolnie. A z drugiej strony liczyliśmy też na ich talent wojskowy, na ich gotowość do walki w obronie naszych granic, w wojnach przeciwko Turkom i ich lennikom, na przykład przeciwko Tatarom. Więc tutaj ta relacja magnatów z kozakami była bardzo dziwna i magnaci tak naprawdę spowodowali u kozaków chęć do uzyskania samodzielności od Polski. Ta postawa magnatów sprawiła, że kozacy chcieliby się usamodzielnić, uniezależnić właśnie od wpływów polskiej magnaterii. Po drugie, chacki. Ich wyprawy na tureckie, na Turcję, często z naszej strony potępiane, dlatego że prowadziły do konfliktów z Turcją. Kozacy z kolei w tym czasie, wielu kozaków sobie ceniło te chacki, bo dzięki nim mogli po prostu zdobyć łupy wojenne, mogli się wzbogacić na tych chackach i stanowiło to część po prostu ich codzienności. Kolejna rzecz to wolność. Kozacy zawsze uważali się za naród wolny, że mogą robić co chcą przedstawiciele tego narodu. Nikt im nie będzie rozkazywać. W związku z tym, że mieszkali w Rzeczpospolitej obojga narodów, domagali się takich samych przywilejów, jakimi cieszyli się pozostali mieszkańcy. Społeczeństwo nasze było wówczas bardzo zróżnicowane. No a kozacy w jakiś sposób byli poza tym podziałem stanowym. Więc żądali tego, żeby byli traktowani po prostu tak jak reszta społeczeństwa, żeby mieli takie same prawa, jakie się przyznało innym grupom etnicznym w naszym wielkim wtedy kraju. Kolejny problem, który pchał kozaków do walki przeciwko Polakom, to kwestia religijna. Polacy to katolicy, Wazowie rządzący w pierwszej połowie XVII wieku Polską to bardzo gorliwi katolicy. Natomiast kozacy to w większości ludzie wyznający prawosławie, a więc religię chrześcijańską, ale w wyznaniu nieco innym niż katolickie. I tutaj też żądano, w związku z tym kozacy żądali, aby prawosławni mieli taki sam dostęp do urzędów jak właśnie katolicy, żeby prawosławni byli obecni w parlamencie Rzeczpospolitej Obojga Narodów, reprezentowali interesy kozaków i tego właśnie wyznania. Natomiast Wazowie robili wszystko, żeby to jednak katolicyzm był religią numer jeden. Mało tego, Wazowie dążyli do tego, żeby prawosławie było podporządkowane katolickiej religii, z czego dowodem jest chociażby Unia Brzeska z 1596 roku, którą można powiedzieć, że zainicjował Zygmunt III Waza. Jak pamiętasz, była to próba podporządkowania właśnie prawosławia duchowieństwu katolickiemu, temu najwyższemu. Powstał wtedy Kościół Unicki tak zwany. W 1637 roku, jeszcze przed powstaniem Chmielnickiego, wybuchło powstanie Pawluka. To było kolejne powstanie właśnie kozackie, które wynikało z tych niejasnych, złych relacji pomiędzy naszymi narodami wówczas. Później mamy jeszcze powstanie Ostranicy i Hunni. Oba te powstania zostały spacyfikowane, natomiast kozacy pokazywali wielokrotnie, że są w stanie stawiać opór również polskiemu wojsku. Kolejnym problemem, kolejną przyczyną wybuchu powstania Chmielnickiego były plany właśnie skolonizowania Ukrainy podejmowane przez polskich magnatów, którzy zajmując te ziemie na wschodzie, na przykład w wyniku wojen z Rosją, ale też właśnie w wyniku postępujących ich wpływów na obszarze Ukrainy, liczyli na to, że będą mogli tam zwiększyć posiadłości swoje, zakres posiadłości, obszar, powiększyć swoje latyfundia, sprowadzić tam ludność polską właśnie na tereny zajmowane przez kozaków. No i to też kozakom się nie podobało. Nie chcieli się w ten sposób dać wtopić w ludność, dla nich ludność przybyłą, czyli ludność polską. No i najważniejszy chyba problem, czyli problem właśnie kozaków rejestrowych.
Rejestr, przypominam, to takie miejsce, do którego zapisywano, oczywiście na polecenie polskiego władcy, zapisywano kozaków, którym na podstawie tego rejestru płacono w zamian za walkę w obronie polskich granic, ale ten rejestr liczył sobie zaledwie w XVII wieku kilka tysięcy osób, tylu kozaków zaledwie. Kozacy liczyli, że to będzie co najmniej 40 tysięcy osób wpisanych do tego rejestru i tyle będzie dostawać pieniądze, czyli żołd za służbę na granicach Rzeczpospolitej. No i tutaj rzeczywiście nasz nowy władca, czyli po śmierci Zygmunta III Wazy, rządzący, czyli Władysław IV Waza, obiecywał zwiększenie tego rejestru. Ostatecznie do tego nie doszło, czyli niespełniona obietnica wywołała tutaj żal i chęć właśnie odwetu na polskim królu ze strony właśnie kozackiej. Dodatkowym bodźcem do wybuchu powstania jest sam Chmielnicki, czyli ten, od którego powstanie zawdzięcza swoją nazwę historyczną. Bogdan Chmielnicki, który był kozakiem, popadł w osobisty konflikt z polskim szlachcicem Danielem Czaplińskim. Tutaj poszło o kobietę. Czapliński odbił kobietę, żonę Chmielnickiemu. Poszło o śmierć syna Chmielnickiego, która została również spowodowana działaniami Czaplińskiego. Poszło o odebranie Chmielnickiemu jego posiadłości, więc miał osobiste porachunki z polską szlachtą i to go pchnęło do działania. Udał się na Sicz, tam uzyskał poparcie swojej społeczności i powstanie tak naprawdę już, wybuch powstania był przesądzony. Dodatkowo Chmielnicki porozumiał się z Hanem Krymskim, czyli uzyskał pomoc właśnie Hanatu Krymskiego, czyli lennika tureckiego. Na pomoc kozakom w walce przygotowywanej w ramach powstania przybyła armia dowodzona przez Tuchaj Beja. No właśnie, czyli sytuacja dla Polski staje się coraz gorsza, coraz więcej szabel przeciwko nam i powstanie Chmielnickiego wybuchło w roku 1648. Jest to rok wyjątkowy, bo jest to rok też, kiedy nastąpi zmiana na naszym tronie. Władysław IV Waza straci życie w tym roku i w związku z tym opróżni tron. Na jego miejsce zostanie wybrany Jan Kazimierz. Zawsze taki okres bez królewia jest takim trudnym okresem, niebezpiecznym okresem dla naszego kraju, no bo wtedy można atakować nasz kraj, licząc na to, że chaos, w jakim się pogrąża Rzeczpospolita na czas bez królewia, będzie sprzyjał sukcesom militarnym właśnie najeżdżającego na nas wroga. Tutaj zaczęło się to powstanie właśnie od ataku kozaków wspartych wojskiem tatarskim na nasz kraj i trzy bitwy, które Polska przegrała. Bitwa pod Żółtymi Wodami, bitwa pod Korsuniem, bitwa pod Piławcami. Wszystkie te trzy bitwy z roku 1648 i wszystkie wygrane przez kozaków. Tutaj widzimy mapę, na której mamy zaznaczone potyczki z okresu właśnie powstania Chmielnickiego i możemy odnaleźć jak najbardziej te miejsca bitew. Chociażby tutaj mamy Żółte Wody, mamy Korsuń i mamy Piławce. Czyli stąd to powstanie ruszyło, przemieszczało się, jak widzimy, na północny zachód, rozszerzając, można powiedzieć, tutaj obszar objęty powstaniem. Czyli zaczęło się od trzech porażek. Sytuacja dla nas jest ciekawa. Pojawiły się dwa stronnictwa wśród polskiej szlachty. Stronnictwo pierwszemu przewodził Ossoliński, który mówił, że trzeba szukać kompromisu z kozakami. Natomiast drugie stronnictwo, któremu przewodził Jeremi Wiśniowiecki, mówiło, nie, trzeba kozakom pokazać ich miejsce, musimy zdusić to powstanie, stłamsić tak jak wszystkie poprzednie powstania, a więc tylko walka, żadnych negocjacji, żadnych rozmów. Nie dopuszczamy kozaków do zdobycia jakiejś większej ilości praw, po prostu traktujemy ich jako buntowników, których trzeba ukarać przykładnie. Tak jak powiedziałem, w roku, kiedy zaczęło się powstanie Chmielnickiego, zmarł Władysław IV, nastąpiła zmiana na naszym tronie. Nowym władcą został Jan Kazimierz, który można powiedzieć, że został postawiony w trudnej sytuacji, bo powstanie Chmielnickiego właśnie już szalało, można powiedzieć, na naszych kresach, więc przed nim misja dogadania się albo pokonania kozaków. W roku 1649 kozacy zaczęli oblegać Zbaraż, polską twierdzę. Oblężenie długie zakończyło się w końcu zawarciem ugody w Zborowskiej, czyli ugody w Zborowie,
I to jest, można powiedzieć, taki chwilowy sukces kozaków, dlatego że rzeczywiście narodowy władca, czyli Jan Kazimierz Waza, zgodził się na podniesienie rejestru kozaków do tej liczby, jakiej kozacy oczekiwali, czyli do 400 tysięcy. Następnie obiecał, że urzędy na Ukrainie będą obsadzane przez ludność prawosławną, a więc również ludność kozacką. Czyli mamy tutaj te spory religijne zaplanowane, tutaj jakieś rozwiązanie dla tych sporów. Zapowiedział też nasz władca odrębne sądy dla kozaków, że kozacy będą mieli swoje własne sądy, sami będą mogli się sądzić, nie będą w związku z tym mogli, nie będą mieli żalu później, że zostali skazani przez polski sąd niesprawiedliwie z powodu tego, że nie należą do narodu polskiego na przykład i że polski sędzia traktuje ich gorzej. Więc mieli mieć swoje sądy. Prawosławni biskupi mają dołączyć do senatu, czyli mają zasiadać obok biskupów katolickich. No i że ma zostać zlikwidowany kościół unicki, czyli ten kościół właśnie utworzony Unią Brzeską z 1596 roku, który wprowadził wyznanie grekokatolickie, a więc część prawosławnych podporządkował papieżowi katolickiemu. Ten kościół miał zlikwidowany, ten kościół unicki, jego istnienie powodowało wiele konfliktów właśnie na pograniczu Polski i Litwy, również właśnie na pograniczu Ukrainy i Polski, więc wiele zła też tutaj wyrządzono z powodów religijnych wtedy, a więc domagano się zlikwidowania tego kościoła. No i wydawałoby się, że jakoś jesteśmy dogadani, ale tak to się nie skończyło. 2 lata później polskie wojsko odnosi w końcu sukces militarny w bitwie pod Beresteczkiem. Pokonują polskie wojska kozaków, ale ponieważ my odnosimy ten sukces w roku 1651, to my możemy teraz dyktować warunki kozakom, a nie oni nam, tak jak to było 2 lata wcześniej. Więc dochodzi do zawiązania ugody w Białej Cerkwi pomiędzy Polakami a kozakami i ponieważ to my dyktujemy warunki, to rejestr zostaje obniżony o połowę do 20 tysięcy. Autonomia kozacka zostaje ograniczona tylko do województwa kijowskiego, czyli te swobody wcześniej, które uzyskali kozacy, tylko teraz w jednym województwie mają obowiązywać. Powstanie toczy się dalej, w związku z tym kozacy są niezadowoleni z takiego obrotu spraw. W 1652 roku dochodzi do kolejnej bitwy, którą Polacy przegrywają. Bitwa pod Batochem. Bitwa pod Batochem, 1652 rok. Jeżeli obejrzałeś do końca poprzednią lekcję, to skończyłaś listem pisanym przez kozaków do sułtana. To jeżeli ten dokument jest prawdziwy, to miałoby być raczej czasy drugiej połowy XVII wieku. I to takie, powiedzmy, lata 70., ewentualnie 80. Tutaj jest obraz, który nadawałby się na fajną ilustrację do tego listu, bo widzimy kozaków, którzy też jakieś pismo konstruują ku uciesze zgromadzonych tutaj rubasznie cieszących się kozaków. W 1654 roku następuje zwrot akcji, można powiedzieć, dlatego że do całej wojny miesza się Rosja. Rosja, która widząc zmagania polsko-kozackie, stara się wykorzystać tą sytuację oczywiście dla siebie, i dochodzi do porozumienia kozaków właśnie z Rosjanami. Rosjanie proponują kozakom zawarcie ugody w Perejasławiu i ta ugoda zostaje zawarta. Co obiecują? Obiecują kozakom swobody, obiecują kozakom wolność, ale oczywiście w oparciu o przyłączenie kozaków do Rosji. No i część kozaków w to wierzy, w dobre intencje Rosjan. Ta ugoda zostaje zawarta, a to oznacza, że Polska będzie mieć wojnę z Rosją. Czyli nie dość, że trwa powstanie Chmielnickiego, to jeszcze dodatkowo wybucha wojna z Rosją, którzy teraz biorą pod opiekę właśnie całe społeczeństwo kozackie na mocy ugody w Perejasławiu. W roku 57 zmarł przywódca tego powstania, czyli Chmielnicki, i na szczęście Polaków nowym przywódcą, nowym atamanem został wybrany Iwan Wychowski, który był bardziej skłonny do zawarcia ugody z polską stroną, czyli nie chciał dalej walczyć, chciał szukać porozumienia i to nie z Rosjanami, tylko właśnie z Polakami, a więc tutaj mamy znowu zmianę w polityce i w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Wychowskim a i w ogóle kozakami, a stroną polską dochodzi do podpisania ugody w Hadziaczu w roku 1658. Ugoda w Hadziaczu przewiduje
powstanie, powiedzmy, że nowego państwa, no bo do tej pory mieliśmy Rzeczpospolitą obojga narodów, czyli naród polski, naród litewski to gospodarze tego kraju, natomiast tutaj jest propozycja stworzenia Rzeczpospolitej Trojga Narodów, czyli Polacy, Litwini i Kozacy na zasadach równorzędności, czyli mają dostać Kozacy takie same prawa, jak mają obywatele Korony Polski i Litwy, prawda? Czyli taka propozycja, podkreślam, bo ta ugoda w Chadziaczu nie została wprowadzona w życie, pozostała tylko na papierze jako pewna idea, jako pewna koncepcja. Miało powstać dla Kozaków, w myśl tej ugody w Chadziaczu, osobne księstwo, księstwo kijowskie, już nie województwo, tylko księstwo kijowskie, złożone z województw kijowskiego, brasławskiego i czernichowskiego. I to miała być namiastka właśnie tutaj państwa kozackiego, które miało być, podkreślam, traktowane równorzędnie w tym takim mariażu politycznym z Polakami, z Litwinami, z Polską i z Litwą, prawda? Rzeczpospolita Trojga Narodów. Ale tak jak powiedziałem, do tego nie doszło. Tak by to wyglądało na mapie, gdyby tak rzeczywiście się potoczyły losy historii, jak to zapisano. Czyli mielibyśmy Polskę, mielibyśmy Litwę i mielibyśmy Księstwo Kijowskie, Rzeczpospolitą Trojga Narodów. Sytuacja jednak wyglądała inaczej, bo Rosja, widząc zbliżenie Polski i Kozaków, no poczuła się zawiedziona. Przecież to Rosja nie po to podpisała z Kozakami ugodę w Perejasławiu, żeby teraz stracić możliwość zajęcia kozaczyzny. Więc odpowiedzią Rosjan na porozumienie polsko-kozackie jest wzmożenie działań wojennych. No i Rosjanom tutaj stawiamy opór. Mamy dwie bitwy wygrane przeciwko Rosjanom, stoczone pod Połonką i pod Cudnowem. A więc tutaj mamy wojnę z Rosją toczoną dalej. W roku 1660 zwycięstwa polskie pod Połonką i pod Cudnowem. No i wojna toczy się dalej. Mimo tego, że odnieśliśmy zwycięstwa, to jeszcze wojna się nie skończyła. Wojna toczy się jeszcze do roku 1667 i kończy się zawarciem rozejmu w Andruszowie. Rozejm w Andruszowie jest bardzo gorzki dla Kozaków, dlatego że ostatecznie to powstanie Chmielnickiego zakończyło się podziałem Ukrainy. Polacy i Rosjanie, czyli te dwa narody, które zawarły rozejm w Andruszowie, zdecydowali o losach Kozaków ponad ich głowami, nie pytając tak naprawdę ich o zdanie. Czyli powstanie Chmielnickiego zakończyło się fatalnie dla Kozaków. Jakie to było postanowienie? W rozejmie w Andruszowie ustalono, że obszar Ukrainy będzie podzielony pomiędzy Polskę a Rosję względem rzeki Dniepr. Czyli tak jak sobie płynie Dniepr, przypominam, że Dniepr płynie sobie do Morza Czarnego. I teraz uważaj, bo to jest istotne, bo ustalono, że lewobrzeżna Ukraina będzie przyłączona do którego kraju? Lewobrzeżna Ukraina do Rosji. Dlaczego? Dlatego, że lewy brzeg Dniepru jest po tej stronie. Po tej stronie, bo musimy tak jakby stanąć okrakiem nad tą rzeką, w głowie sobie to wyobrazić. Stajemy okrakiem nad rzeką Dniepr i patrzymy w tą stronę, w którą płynie rzeka. A rzeka płynie na mapie patrząc w dół, prawda? Czyli lewy brzeg Dniepru to będzie ten brzeg. A więc lewobrzeżna Ukraina do Rosji, natomiast prawobrzeżna Ukraina do Polski. Tak podzielono Ukrainę względem rzeki Dniepr rozejmem w Andruszowie, rozejmem polsko-rosyjskim. A więc nie udało się Kozakom wywalczyć wolności, nie udało się wywalczyć praw, nie udało się religijnie tej sprawy załatwić, tej, która dzieliła wcześniej Kozaków i Polaków. Rosjanie zdobyli to, co widzimy tutaj na ciemno-zielono zaznaczone, czyli jest to też sukces Rosji, ogromny, te zdobycze terytorialne, więc tak naprawdę tutaj ani nie mogli się czuć Kozacy zadowoleni po tym rozejmie, ani do końca Polacy.